Zespół Pychy. W tym nagraniu opowiem o tym, co dzieje się, kiedy pewne cechy osobowości łączą się z poczuciem władzy. Pycha uznana jest za przeciwieństwo pokory. Opisuje osobę, która ma zbyt wysoką samoocenę. Jest przekonana o własnej wielkości, o tym, że jest doskonała, nie ma wad, że podejmuje tylko słuszne decyzje, nigdy się nie myli. W dodatku ma ciągłą potrzebę bycia podziwianą i chwaloną. Myślę, że wielu z nas poznało kiedyś kogoś takiego, kto jest święcie przekonany o swojej ponadprzeciętności. Taki człowiek uważa, że jest lepszy, bardziej inteligentny, czy nawet ładniejszy od innych i ludzi traktuje z pogardą. Czymś innym jest, kiedy zdajemy sobie sprawę z naszych osiągnięć. Jesteśmy z nich dumni. Kiedy potrafimy przyjmować komplementy, wierzymy w nasze możliwości, znamy nasze ograniczenia, bo to świadczy o zdrowej samoocenie. Po prostu jesteśmy dumni ze swoich osiągnięć. Natomiast pycha nadyma i ona sprawia, że porównujemy się z innymi, cały czas kogoś oceniamy. I problem z pychą jest też taki, że często te osiągnięcia czy podkreślanie swojej ważności budowane jest na pozorach. Trochę tak, jakby ta osoba żyła w świecie iluzji, nie miała kontaktu z rzeczywistością. Dla przykładu, fizjoterapeuta to bardzo trudny i odpowiedzialny zawód. Wymaga wielu lat nauki. Załóżmy, że skończyłam jakiś weekendowy kurs masażu i myślę sobie, jestem tak świetna, że otwieram własny gabinet. Po co mi jakieś studia? Nie wiadomo, czego tam uczą. Ja wiem o rehabilitacji więcej niż nie jeden fizjoterapeuta. Poza tym przyjmuję każdego pacjenta, bez względu na jego problem, bo przecież mam tak ogromne możliwości, taki potencjał i na pewno sobie ze wszystkim poradzę. Więc zero pokory. A żeby zwalczyć konkurencję, to jeszcze zacznę każdej osobie, która ma gabinet w moim mieście, wystawiać negatywne, fałszywe opinie, żeby mieli jak najmniej klientów. Więc widzimy w tej sytuacji nie tylko przecenianie swoich możliwości, brak pokory, ale także pogardę wobec innych. Z kolei osoby, które mają naprawdę duże osiągnięcia, są ekspertami w swoich dziedzinach, często, nie zawsze niestety, ale pozostają skromni, szanują innych, zdają sobie sprawę z tego, że jeszcze nie znają wszystkich odpowiedzi i nie traktują innych z pogardą. To nazywa się w psychologii efektem Dunninga-Krugera. To jest błąd poznawczy i on w piękny sposób wyjaśnia, że pewność siebie pochodzi często z ignorancji, a nie z wiedzy. Innymi słowy, im mniej ktoś się zna, tym bardziej myśli, że jest ekspertem w jakiejś dziedzinie. Więc podkreślę to jeszcze raz, nie zawsze pewność siebie idzie w parze z wiedzą. Załóżmy, że mój poziom wiedzy i pewność siebie dotycząca danego zjawiska jest dosyć niska, bo pierwszy raz słyszę na przykład o chorobie Alzheimera. Zastanawiam się, co to takiego. Poszłam z koleżanką na kawę, bo jej babcia jest chora i ona mi mówi, że to są głównie problemy z pamięcią. Więc moja pewność siebie wzrasta. Wydaje mi się, że wiem, o co chodzi w tej chorobie i że to wszystko jest śmiesznie proste. Tu właśnie mieszkają Janusze medycyny, którzy funkcjonują według zasady nie znam się, ale się wypowiem. Mamy tu tak zwany szczyt pewności, szczyt ignorancji, zwany także górką głupoty. Ja na tym etapie przeceniam swoją wiedzę o tej chorobie. Tak naprawdę jestem niedoinformowana. Nie, że jestem głupia, ale niedoinformowana. Ale potem czytam artykuł o tej chorobie i dowiaduję się, że jest ona jednak bardziej skomplikowana niż myślałam. Bo nie tylko o zapominanie w tej chorobie chodzi. Pytanie jest tylko, czy ja będę chciała się doinformować, czy nie. Czy zostanę na tej górce, która zapewnia mi pewność. Potem oglądam jeszcze jakiś wykład
albo zaczyna chorować ktoś z mojej rodziny i dociera do mnie, że być może będzie tak, że ja nigdy nie zrozumiem, jak to jest z tą chorobą, bo ona jest bardziej skomplikowana. To, co mi się kiedyś wydawało, nie jest już takie, jak ja to widzę teraz. To etap Doliny Desperacji, bo ja widzę, jak dużo jeszcze nie wiem i być może nigdy tego nie ogarnę. Z czasem jednak dowiaduję się więcej rzeczy i choć one są skomplikowane, to zaczynają mieć sens. Dochodzę do takiego momentu, w którym zaczynam zdawać sobie sprawę, że rozumiem coraz więcej, ale nie wszystko, dlatego czytam, wyszukuję informacje na temat choroby, staram się poszerzać swoją wiedzę. I to właśnie ci ludzie, którzy specjalizują się w jakiejś dziedzinie, są świadomi ogromu informacji i oni też mają wiele wątpliwości. Niestety są w cieniu tych osób, które zrobiły jakiś właśnie dwudniowy kurs i podają się za ekspertów. I wracając do pychy, jakby tego było mało, że ten człowiek w taki sposób się zachowuje, to jeszcze charakteryzuje się tym, że albo go podziwiasz i prawisz komplementy, albo w ogóle się dla niego nie liczysz. Taki człowiek będzie dążył do tego, żeby poniżyć innych. Nie powiedziałam, że cechuje ich wysokie poczucie własnej wartości, tylko wysokie poczucie własnej wartości samo w sobie nie jest złe, ale w przypadku tych osób ono nie jest stałe, nie jest ugruntowane, ma raczej taki fluktuacyjny charakter. Co mam na myśli, to to, że jak coś jest po ich myśli, to czują się dobrze, ale samoocena ulega zmianie, jak tylko stanie się coś, co zagraża ich pozycji. Albo nawet nie zagraża ich pozycji. Załóżmy, że kolega zupełnie z innej dziedziny dostał awans. To wtedy ich samoocena ulega zmianie. Czują się gorsi. W konsekwencji te osoby są ciągle w takim ciągłym napięciu i cały czas czują się zagrożone. Trochę tak, jakby traktowali innych jako konkurencję albo zagrożenie, stąd jest mściwość i zazdrość. I ona pojawia się u takich osób na różne sposoby. Poprzez rozsiewanie plotek, pisanie paszkwili, donosów, podkreślanie czyichś wad, czy nawet wymyślanie ich. Tak, żeby kogoś oczernić i podkreślić swoją wyższość. Jeśli ktoś taki kieruje zespołem, no to jest to bardzo niebezpieczne, bo będzie poniżał swoich pracowników, traktując ich jako zagrożenie. W skrócie, takie osoby żyją według zasady, im bardziej Cię poniżę, tym ja będę wyżej. Choć każdy z nas wie, że zdmuchiwanie drugiej osobie świeczki nie sprawi, że nasza będzie świeciła jaśniej. Ciekawe to wygląda też z wadami, bo taka osoba nie znosi krytyki. Doskonale potrafi wytłumaczyć sobie swoje błędy, usprawiedliwia je albo zaprzecza. Czyli tutaj mamy trochę gaslightingu. Natomiast w stosunku do innych te proporcje są odwrotne. Czyli wady są wyolbrzymiane, a błędy nigdy Ci nie wybaczę i co 10 minut będę Ci przypominać. I życie z takimi ludźmi jest po pierwsze stresujące, po drugie bardzo trudne i moim zdaniem ich zachowanie świetnie oddaje ten obrazek, gdzie widać pogardliwy stosunek do innych i wywyższanie się. Jestem tak wielki, że Ty obok mnie jesteś mały, gorszy, dużo mniej inteligentny. I być może niektórzy z Was częściej obcują z takimi osobami, które są wyniosłe, próżne, które pogardzają innymi. Niestety takie osoby występują w każdym zawodzie. W moim niestety też, ale pamiętajcie proszę, że to zawodzi człowiek, a nie zawód. Ja niestety też spotykam się z takimi osobami w różnych sytuacjach. Bywało, że zapłaciłam za to ogromną cenę i nie mam żadnej złotej rady na to, jak radzić sobie z takimi ludźmi. Ja myślę sobie o nich bardziej w kategoriach tego, jak bardzo są nieszczęśliwi. A muszą być nieszczęśliwi,
że żeby poczuć się ważnymi, tak usilnie próbują udowodnić swoją przewagę nad nami, wskazać, że to my jesteśmy gorsi. To ich wysokie mniemanie o sobie, tak jak wspomniałam wcześniej, jest bardzo złudne. A przez pychę i takie napompowane ego, jak tutaj ten balonik, próbują ukryć swoje kompleksy. To jak bardzo nieszczęśliwi i sfrustrowani są. Nie dość, że te osoby mają poczucie, że inni nie spełniają ich oczekiwań, to oni sami nie spełniają swoich oczekiwań. A człowiek o stabilnym poczuciu własnej wartości wie, co potrafi, czego nie, i nie ma potrzeby, żeby cokolwiek udowadniać, bo w pełni akceptuje swoje wady i zalety i nie potrzebuje niszczyć innej osoby, żeby czuć się dobrze. I teraz dochodzimy do tego, co dzieje się, kiedy pycha i charakterystyczne dla niej zachowania łączą się z piastowaniem ważnego stanowiska, które daje władzę. Tu zaczyna się robić już bardziej niebezpiecznie. Najczęściej zespół pychy, który jest konsekwencją tego, że mamy kogoś pysznego, kto dopchał się do władzy, to pojawia się zespół pychy, który najczęściej dotyczy jednej osoby, ale cierpi cała grupa, a bywa, że i naród, bo taka osoba podejmuje głupie decyzje pod wpływem emocji, one są nieracjonalne i szkodliwe. Zespół pychy, on jest też zwany zatruciem władzą, albo mówi się też, że to zaburzenie osobowości liderów. I zespół jest rozumiany jako zaburzenie, które wpływa na zachowanie i podejmowanie decyzji. Najczęściej ten zespół dotyczy polityków, ale obejmuje też osoby, które piastują inne stanowiska związane ze sprawowaniem władzy, czyli to mogą być prezesi firm, dyrektorzy szpitali, menadżerowie, czy nawet religijny guru może cierpieć na zespół pychy. Po raz pierwszy ta charakterystyczna reakcja na władzę została opisana przez brytyjskiego psychiatrę i polityka Davida Owena. On na podstawie obserwacji polityków napisał książkę o tym zespole. Co ciekawe, to te zachowania, które za chwilę opiszę, wygasają po utracie władzy. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie jest jeszcze to w zaburzeniach, w klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Być może to się w przyszłości zmieni, ale to jest jeden z powodów, dla których nie ma jeszcze zbyt wielu badań dotyczących zespołu pychy. Zaczął on, co prawda, cieszyć się coraz większym zainteresowaniem badaczy, którzy przyglądają się temu, jakie czynniki prowadzą do podejmowania złych decyzji w korporacjach, gdzie w konsekwencji cierpi bardzo dużo osób. Te badania dotyczą najczęściej menadżerów. I jeśli chodzi o kryteria diagnostyczne, to mamy ich 14 takich typowych zachowań, które są charakterystyczne dla zespołu pychy. Taka osoba, po pierwsze, ma narcystyczną skłonność do spostrzegania świata nie jako miejsca, gdzie mamy realne problemy, które trzeba rozwiązać, tylko spostrzega świat nie jako arenę, gdzie może pokazać swoją władzę i szuka pochwał. To trochę tak, jakby ktoś grał w jednoosobowym teatrze, a widownia miała cały czas się zachwycać. Taka osoba skłania się do działań służących przede wszystkim wzmocnieniu osobistego wizerunku, czyli będzie angażować się w cele charytatywne, działania prospołeczne, ale intencja jest taka, że robię to, bo stawiam mnie to w pozytywnym świetle. W stopniu nieproporcjonalnym do sytuacji dba o swój wizerunek i prezentację. Stara się po prostu za bardzo. Wysławia się z żarliwością i uniesieniem. Tutaj chodzi o taki charakterystyczny sposób mówienia o swoich działaniach. I też o skłonność do egzaltacji, czyli takiej przesady w wyrażaniu swoich uczuć czy myśli. Taka osoba też utożsamia się z narodem albo organizacją, czyli firma to ja, naród to ja. To przypomina funkcjonowanie, że to, co jest dla mnie dobre, jest też dobre dla całego narodu czy firmy.
Podczas rozmów używa liczby mnogiej, kiedy mówi o sobie. Będziemy rozmawiać, będziemy myśleć. Albo używa trzeciej osoby liczby pojedynczej, co jest naprawdę zabawne, bo powie, to dzięki niemu jesteśmy tacy szczęśliwi i tak wiele mu zawdzięczamy. Ja to czasami widzę, jak dostaję recenzję artykułu naukowego i ktoś pisze o sobie, recenzent jest niezadowolony, że autorzy nie powołali się na te badania. Następne kryterium. Ujawnia nadmierną pewność siebie. Tutaj jest omnipotencja, całkowita utrata pokory i to niestety uniemożliwia prawidłowe rozpoznanie sytuacji. Co jeszcze? To, że jest nadmierna wiara we własne umiejętności. Też trudno takim osobom osądzić sytuację, bo krytykują innych albo lekceważą ich, a okazują pogardę w sytuacjach, kiedy ktoś próbuje doradzić albo zaprezentować inny punkt widzenia. Taka osoba też czuje się odpowiedzialna tylko wobec wyższej instancji, czyli historii albo Boga. Nawet gdyby miała stanąć przed sądem, to ma takie niezachwiane poczucie, że sąd odda mu sprawiedliwość, czy tam historia kiedyś go oceni pozytywnie. Czyli nie obchodzi mnie to, jak inni mnie ocenią, bo w oczach historii, Boga czy sądu ja na pewno będę usprawiedliwiona za swoje działania, bo one są w moim odczuciu przecież słuszne. Traci kontakt z rzeczywistością. Tak jak mówiłam, zdolność do podejmowania decyzji jest poważnie zaburzona. A ludzie zaczynają się izolować od takiej osoby. Zresztą wszystkie te cechy, o których wspomniałam, sprawiają, że ktoś działa na szkodę osób, które reprezentuje i ludzie nie chcą w tym uczestniczyć. Taka osoba skłonna jest do niepokoju, podejmowania impulsywnych działań, takich nierozważnych, nieprzemyślanych. Tutaj jest brak krytycyzmu. Dopuszcza prawość moralną, aby odsunąć rozważanie względów praktycznych, kosztów czy rezultatów. To znaczy, ktoś będzie brnął w jakieś rozwiązanie, mimo że jest ono po pierwsze niepraktyczne, przyniesie duże straty finansowe, może nie przynieść pożądanych efektów, ale ta osoba tłumaczy sobie na swój własny sposób, że podjęcie takiej decyzji jest moralnie słuszne. Jest ta osoba o tym święcie przekonana. I przejawia niekompetencje, lekceważąc praktyczne aspekty polityki. Innymi słowy, jest arogancka, ignoruje wiele rzeczy. I to właśnie przez to, że taki lider nie przyjmuje się podstawowymi zasadami czy praktycznymi aspektami swoich decyzji, ignoruje je po prostu, to jego działania przynoszą szkodę. Jak zauważyliście, ja podkreśliłam niektóre te zachowania, one są pogrubione, bo jest tak, że część z nich moglibyśmy przypisać do zaburzeń osobowości. Na przykład widzimy tutaj, wiele tych cech jest wspólnych z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Ale niektóre z tych kryteriów są unikalne, bo nie pojawiają się w kryteriach diagnostycznych zaburzeń osobowości. Dlatego zostały podkreślone. Dodałabym jeszcze 15, że sukces taka osoba przypisuje sobie, a za porażkę wini innych. Zresztą to też pokazują badania, że im wyższy poziom pychy u dyrektora jakiejś firmy, tym gorsze funkcjonowanie całej tej firmy. I jeśli chodzi o te kryteria, to konieczna jest obecność 3 z 14 charakterystycznych zachowań i przynajmniej jedno z tych zachowań powinno być z grupy tych unikalnych. Ważne jest to, że ta osoba rzeczywiście piastuje jakieś stanowisko związane ze sprawowaniem władzy, czyli ten czynnik sytuacyjny. Te zachowania się właśnie wtedy rozwijają i utrzymują podczas dysponowania władzą, stąd też mówimy zatrucie władzą. Nie jest też tak, że wcześniej ta osoba nie zdradzała jakichś objawów, bo
zwraca się uwagę na takie predysponujące cechy osobowości. Oczywiście nie będzie tak, że u każdego, kto sprawuje władzę, pojawi się zespół pychy, ale są osoby, które są bardziej podatne. No to właśnie osoby, które mogą mieć niskie poczucie własnej wartości. Znaczy są zakompleksione, o tak bym powiedziała. I próbują te swoje kompleksy ukryć przez nadmuchane ego. I te cechy predysponujące, one w jakiś sposób pomagają osiągnąć władzę, pomagają w tym, że człowiek doszedł do takiego etapu, ale one też przyczyniają się do wystąpienia tego zespołu. Bardzo podatne na zespół pychy są osoby, które mają osobowość narcystyczną, antyspołeczną lub histryniczną, a w dodatku nadużywanie alkoholu czy substancji psychoaktywnych także może nasilać objawy zespołu pychy. I pycha jest czymś, czego należy się wystrzegać. Zresztą mamy ostrzeżenia w powiedzeniach takich jak pycha kroczy przed upadkiem. W mitologii greckiej też znajdziemy opisy bohaterów, którzy przez swoją arogancję rozgniewali bogów. Mówi się właśnie o Ikarze. Jest nawet taka książka, która bardzo przypomina opis zespołu pychy. I nawet w kościele katolickim pycha uznana jest za jeden z głównych grzechów. Przypomniał mi się ten mem, bo to trochę zabawne, że w języku polskim pycha ma dwojakie znaczenie, czyli o człowieku zadufanym w sobie powiemy, że jest pyszny, co oczywiście nie oznacza, że jest wyjątkowo smakowity. Ale podsumowując, bardzo chciałabym Wam polecić artykuł, który ukazał się w czasopiśmie Zwierciadło, o tym, że pycha staje się coraz bardziej obecna i niestety hamuje nas nasz rozwój. A jakby społeczeństwo sprzyja temu, że takie osoby się pojawiają, jest ich coraz więcej. Niektóre zawody mają więcej takich osób niż inne, ale warto przeczytać ten artykuł, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jakie są konsekwencje bycia właśnie takim pysznym człowiekiem. I tradycyjnie polecam też kilka filmów, które dotyczą sytuacji, w których nieprzemyślane decyzje, chciwość, bo to często idzie w parze z pychą, arogancja, prowadzą do sytuacji, w których cierpią inni. W szczególności polecam film Dureń. Przepiękny film i dziękuję moim studentom za to, że o nim mi powiedzieli. W to też jest bardzo dobry film pokazujący, co się dzieje, kiedy człowiek niekompetentny sprawuje władzę. Film Dzień Kobiet być może nie dotyczy tak stricte zespołu pychy, ale tutaj świetnie jest pokazane, jak reaguje środowisko, kiedy ktoś, kto był naszą koleżanką, nagle dostał awans i ma sprawować władzę nad nami, jest naszym przełożonym. Takim osobom też jest niezwykle trudno i to jest świetnie pokazane tutaj, ale też to, jak właśnie się zachowują osoby, które są nad tą panią. Psychologia Donalda Trumpa, analiza jego zachowania, też świetny film dokumentalny. Jeden z moich ulubionych, film 7, gdzie mamy przykład tego, jak zachowuje się osoba pyszna, jak zadufana w sobie jest. Jeśli chodzi o książki, to dobrą pozycją jest Jak upadają giganci. I też, co ciekawe, to polecam Wam śledzić przypadek dosyć młodej osoby, Elizabeth Holmes, która obecnie, teraz w momencie jak nagrywam ten materiał, jest w sądzie, grozi jej ponad 20 lat więzienia. Ona założyła firmę i to jest idealny przykład osoby, która ma bardzo wysokie mniemanie o sobie i do czego jej decyzje doprowadziły. A także to, jak wiele osób mówiło jej o tym, że oszukuje innych, zwracało jej uwagę na to, że jej decyzje są nieprzemyślane, że będą prowadziły do zgubnych konsekwencji. Mimo to ona ich nie słuchała i była przekonana, że jej zachowanie jest moralnie usprawiedliwione. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, czy macie jakieś polecenia, jeśli chodzi o filmy, książki, to zapraszam do sekcji komentarzy.